Pewnie mi nie uwierzycie, ale jedną z moich głównych motywacji do zrobienia tej całej konferencji było to, żeby wyjść do tej właśnie muzyki, którą uwielbiam. Tak trzeba żyć, naprawdę dla takich chwil warto żyć. Bardzo wam dziękuję, że mogliście tutaj przyjść. Drugorzędnymi celami dzisiejszego wieczoru było oczywiście to, żebym się dobrze bawił, bo ja lubię się dobrze bawić, ale nie samą zabawą człowiek żyje. Ważne też było to, żebyśmy się nawzajem poznali, spędzili ze sobą dużo czasu w gronie ludzi myślących mniej więcej podobnie, ale też chodziło mi o to, żebyśmy się nawzajem od siebie czegoś nauczyli oraz miałem taką ideę, żeby kogokolwiek, chociaż jedną osobę na tej wielkiej hali zachęcić do tego, żeby spróbować wejść na ten cholerny szczyt. Andy Grove napisał taką książkę "Tylko paranoicy przetrwają". Dlaczego tylko paranoicy przetrwają? Dlaczego biznesy prowadzone przez paranoików, którzy pilnują każdego szczegółu, cały czas nerwowo się rozglądają, czy nie zachodzi jakaś zmiana, czy nie pojawia się jakieś zagrożenie, czy jakieś niebezpieczeństwo, po to, żeby być na nie gotowe? Bo jeżeli firma nie dostosowuje się do tej rzeczywistości, jeżeli nie patrzy na każdą rzecz, która może jej zagrozić, no to prędzej czy później upadnie. Natomiast skąd się bierze zmiana, która sprawia, że paranoicy muszą się do niej dostosowywać? No a za tą zmianę to już odpowiadają szaleńcy, bo to szaleńcy zmieniają świat, a cała reszta musi iść za nimi i dopiero się wtedy do nich dostosować. Stąd tylko szaleńcy wejdą na szczyt. Tytuł mojego wystąpienia bezpośrednio nawiązujący do "Tylko paranoicy przetrwają" Andy'ego Grove'a. I oczywiście fajnie jest mieć firmę, która nie upada, fajnie jest mieć firmę, która się rozwija, ale ponieważ celem życia nie jest przeżycie, wydaje mi się, że próba wejścia na szczyt, próba zmiany świata wydaje się daleko bardziej satysfakcjonująca niż zwykłe przetrwanie. Żeby wejść na Mount Everest albo jakiś inny ośmiotysięcznik, trzeba się przede wszystkim bardzo dobrze przygotować. Trzeba mieć żelazną kondycję, niesamowitą, te żelazne, stalowe mięśnie, świetny sprzęt, technikę, doświadczenie, odporność na mróz i tylko wtedy na ten szczyt można wejść. Podobnie jest w biznesie. Żeby zbudować dużą firmę, żeby potem ją utrzymać, żeby ją rozwijać, trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. Musimy mieć świetną kulturę organizacyjną, ten zestaw norm, wartości, sposobów postępowania, sposobu myślenia, który sprawia, że firma staje się realnie istniejącym bytem, zaczyna nabierać duszy, przestaje być miejscem tylko, gdzie się przychodzi do pracy, tylko wytwarza się jakieś miejsce, do którego inni chcą przynależeć, zarówno pracownicy, jak i klienci. Trzeba mieć świetny marketing, trzeba mieć świetną strategię, trzeba mieć świetnych ludzi, menedżerów, pracowników, ogarniętą rekrutację, szkolenie, motywację, pracowników, którzy nie tworzą problemów, tylko je rozwiązują. Trzeba mieć daleko posunięty klientocentryzm. Wielu ludzi nie docenia tego faktu, że w ich biznesie 100% przychodów generują klienci. Wydaje się oczywiste spostrzeżenie, ale nie każdy je rozumie. Za 100% waszych przychodów odpowiadają wasi klienci. To kto powinien być dla nas najważniejszy? O kim przede wszystkim powinniśmy myśleć? No o naszych klientach, bo to oni odpowiadają za wszystkie nasze przychody. Rafał Brzoska, zresztą po Jeffie Bezosie, często mówi, że ma obsesję na punkcie klienta. Że nie jest zainteresowany strategią, w ogóle nie jest zainteresowany konkurencją. Jedyne, co go interesuje, to, żeby klient był zadowolony. Jeff Bezos w Amazonie, pomimo tego, że to było wielomiliardowe imperium, jeszcze kilka lat temu jeden dzień w roku spędzał na słuchawce w jakimś biurze obsługi klienta i słuchał, jakie problemy mają szeregowi klienci, którym jakaś paczka nie doszła, ale z książką coś się stało. Po to, żeby być bliżej klienta, po to, żeby go lepiej zrozumieć, żeby nie stracić z nim kontaktu. Rafał Brzoska do teraz osobiście odpowiada na skargi klientów. Jeżeli wam paczka nie dojdzie, możecie go zaczepić na Instagramie, to popchnie waszą sprawę do przodu i komu się wyśle. To jest dopiero troska o klienta, od której warto się uczyć. Tego rodzaju zaangażowanie. Jednak to całe przygotowanie, te strategia, kultura organizacyjna, ogarnięcie procesów i wszystkich innych rzeczy są warunkiem koniecznym, ale absolutnie niewystarczającym, żeby wejść na szczyt. Gdybym teraz nabrał jakimś cudem, albo ktoś z Państwa, kondycji, kupił sobie sprzęt odpowiedni, i tak nie wszedłbym na tą górę, to by nie wystarczyło. Podobnie ogarnięcie tych wszystkich rzeczy w swojej firmie absolutnie nie wystarcza, żeby wejść na szczyt w biznesie czy w jakiejkolwiek innej branży. Dlaczego? Ponieważ musimy stanąć w prawdzie, spojrzeć sobie wprost w oczy,
no i przyznać, że wchodzenie na szczyt jest po prostu głupie. Nikt normalny nie zamierza tego robić. Jeżeli spojrzymy na to od strony zdrowego rozsądku, nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby wychodzić na szczyt. Spójrzmy na himalaistów. Po każdym wypadku, po każdej tragedii, po każdej wyprawie, z której ktoś nie wraca, opinia publiczna zadaje sobie zawsze tylko i wyłącznie jedno pytanie. Na jaką cholerę on tam lazł? Po co on tam się pchał? Po co ryzykował życie? Narażał się na odmrożenie, na utratę zdrowia, na zostawienie rodziny. Po co mu to było? Himalaiści odpowiadają, że wchodzą na górę dlatego, że te góry są, a oni mogą na nie wejść. Natomiast przyznacie Państwo, że nie jest to zbyt przekonujące wytłumaczenie i opinia publiczna raczej go nie kupuje. I te wszystkie pozostawione wdowy, osierocone dzieci są takim krzyczącym dowodem, że wyprawa nie była zbyt rozsądna i można było sobie znaleźć lepszy pomysł na życie niż wchodzenie na te góry i siedzenie w tym niesamowicie jakim mrozie. Nie tylko w Himalajach tak jest. Jeżeli ktoś z Państwa prowadził dużą firmę, to doskonale wie, z jakimi problemami wiąże się prowadzenie dużej firmy. Ilu ma się tam klientów, ilu ma się pracowników, a wiadomo, że gdyby nie klienci, nie pracownicy, to prowadzenie firmy to byłoby w ogóle trywialne i każdy chciałby to zrobić, ale niestety im więcej pracowników, im więcej klientów, tym więcej problemów. Im większa firma, tym większe ryzyko, tym większe nerwy, a wcale koniecznie większe pieniądze za tym nie idą. Ale tak nie jest tylko w biznesie. W innych dziedzinach naszego życia są dokładnie te same problemy. Weźmy takich sportowców. Myśleliście Państwo kiedyś może, żeby wasze dziecko zostało piłkarzem, albo sami może chcieliście zostać piłkarzem. Patrzymy na Messiego, na Cristiano Ronaldo, starsi to może na Bońka czy Latę i też bym tak chciał. Ile dzieci chodzi do szkółek piłkarskich, a ile potem z tych dzieci zostaje zawodowym piłkarzem? I gdzie oni grają? W A-klasie, w B-klasie, piątej lidze, czwartej lidze? Mało kto statystycznie w pierwszej lidze, prawie nikt nie zdobywa Mistrzostwa Polski, nie mówiąc już o jakiejś Lidze Mistrzów czy Mistrzostwie Świata. Są to absolutnie statystycznie pomijalne liczby. Jak ktoś z Państwa chce mieć prawie stuprocentową pewność, że nie zrobi kariery, to niech zacznie grać w piłkę nożną. To nie ma prostszej metody na niezrobienie kariery pod kątem statystyki. Dowolnie inny zawód sobie wybierzecie, szansa na to, że wygracie, będzie większa. A mimo to, ile ludzi się tam pcha. Mimo, że nie ma absolutnie żadnego racjonalnego powodu. Jeszcze gorzej mają przedstawiciele sportów olimpijskich. Wyobrażacie sobie, że rujnujecie swoje zdrowie. Ćwiczycie po wiele godzin każdego dnia, żeby raz na 4 lata pojechać na Igrzyska Olimpijskie, mieć jedną szansę, że coś dobrze zrobicie i jeszcze musicie mieć świadomość, że musicie zająć pierwsze miejsce i być najlepszym na całym świecie w jakimś nikomu nieznanym sporcie, tylko po to, żeby ktoś was zapamiętał i żeby odnieść sukces. Bo nikogo kompletnie nie obchodzi, kto będzie na 4. miejscu na Igrzyskach Olimpijskich, kto będzie na 5. Nikt o nim nigdy nie zapamięta. Tysiące ludzi na całym świecie rujnują swoje zdrowie, poświęcają się w realizację jakiegoś nieistotnego sportu i nic z tego nie mają. Nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby realizować się w sporcie. To samo w aktorstwie. Broadway czy Hollywood są zawalone pubami, restauracjami, knajpami, gdzie pracują niespełnione aktorki, albo aktorzy, którzy latami czekają, aż ktoś ich odkryje, aż w końcu jeden casting im pójdzie i wreszcie coś się uda. I na ogół się nie udaje. Znowu szansa na osiągnięcie zwycięstwa, na wejście na szczyt jest po prostu minimalna, bliska że zeru. Dokładnie tak samo nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby zajmować się polityką. A ile w biznesie, jak robimy transakcję, to na ogół obie strony tej transakcji zyskują. A polityka jest grą o sumie zerowej. Żeby jedna osoba zyskała, to druga musi coś stracić, inaczej nie będzie. W związku z czym w biznesie się znajduje przyjaciół, a w polityce znajduje się wrogów. A wrogowie się potem za ludźmi ciągną. W biznesie można sobie założyć dowolną firmę w dowolnej branży, niech ona będzie sobie najpierw malutka, potem sobie może troszeczkę rosnąć. A w polityce mamy próg wejścia, 5%. Wyobrażacie sobie, że musicie założyć firmę, która od razu na starcie, pierwszego dnia zbiera 5% rynku w całej Polsce? Policzcie sobie, jaki wy macie udział rynku w swojej branży w całej Polsce i pomyślcie, że macie szansę wygranej tylko wtedy, jak od razu okupujecie 5% albo i więcej. No robota dla szaleńca. Szansa, że się uda, jest minimalna. Straty są olbrzymie. Dla wszystkich jesteście postrzegani mniej więcej pomiędzy złodziejem i prostytutką. Taką mają opinię politycy, zresztą kompletnie zasłużoną, bo głównie zajmują się kłamaniem, oszukiwaniem i robieniem złych rzeczy. Politycy to bardzo źli ludzie. Dlatego jak się przedstawiam, to mówię, że jestem tiktokerem, no bo tiktokerzy mają dużo wyższy status społeczny od polityków. Jak mówię, że jestem tiktokerem, to zaufanie wtedy do mnie rośnie.
Więc polityka jest fatalnym zajęciem, gdzie szansa wygrania czegokolwiek, zmiany rzeczywistości jest zbliżona pewnie do piłkarza albo i mniejsza, bo ile co roku ktoś zostaje mistrzem Polski, o tyle ile osób w ciągu ostatniego 30 lat zrobiło coś istotnego i dobrego w Polsce, więc szansa chyba jest jeszcze mniejsza niż w przypadku piłkarza, a mimo to jacyś ludzie tam się garną. Więc przyznajmy, nie ma zbyt wielu racjonalnych powodów, żeby wchodzić na szczyt. To jest po prostu głupie. Żeby wejść na szczyt, żeby narazić się na te wszystkie problemy, te zimno, chłód czy różne inne nieprzyjemności związane z innymi branżami niż wchodzenie na górę, trzeba mieć naprawdę bardzo dobry powód. Może mniejsze znaczenie jaki, ale naprawdę bardzo dobry. Himalaiści nie wchodzą na górę dla pieniędzy, nie znajdują tam fortun, raczej znajdują tam mróz. Wchodzą tam, bo to jest ich pasja, bo realizują się dzięki temu, inspirują innych ludzi, mówią, że są jak odkrywcy, no, przegapili szansę na odkrycie Ameryki, dopłynięcie do Australii, przegapili szansę, żeby być pierwszym człowiekiem w kosmosie, ale mogą cały czas jeszcze wejść na jakąś górę po raz pierwszy. Jest wiele gór, które jeszcze w zimę nie zostały ani razu zdobyte, więc cały czas mają szansę kogoś zainspirować, mają szansę osiągnąć coś wielkiego, mają szansę się zrealizować, nie idą tam dla kasy. Myślę, że żaden himalaista nie wchodzi dla kasy. Potrzeba naprawdę bardzo dobrego powodu, żeby narazić się na te wszystkie problemy. I tym powodem, tym celem absolutnie nie mogą być pieniądze, nawet jeżeli ktoś robi biznes. Jestem głęboko przekonany, że zakładanie firmy dla pieniędzy, jak bardzo absurdalnie by to brzmiało, jest głupim pomysłem. Jeżeli zakładacie firmę dla pieniędzy, będziecie koncentrować się na krótkoterminowych efektach. Będzie wam zależało, żeby tu i teraz jak najwięcej zarobić, bo to te pieniądze niby mają was motywować do tej pracy. Prowadzi to do podejmowania nieracjonalnych decyzji, decyzji szkodliwych w długim terminie. Prowadzi do tego, że wasi pracownicy zaczynają pracować dla pieniędzy. Jeżeli ich motywujecie w ten sposób, że więcej sprzedadzą, tym dostaną więcej pieniędzy, to w sposób zupełnie nieuchronny zaczną wciskać klientom towar siłą, tak żeby docisnąć, żeby na pewno sprzedać, żeby tylko premia się zgadzała. Jeżeli w firmie od samej góry do samego dołu wszyscy robią dla kasy, no to rzeczywiście w krótkim terminie kasę zarobią, ale na szczyt w żadnym wypadku nie wejdą. Czyli pierwszy powód, dlaczego nie robić tego dla kasy, jest taki, że to się wtedy nie uda. A drugi jest taki, że nawet jak ta firma się będzie dobrze rozwijać i ktoś zarabia coraz większe pieniądze, to co on z nimi zrobi? Jak się już kupi dom, dwa samochody, wakacje, odłoży kasę, żeby się dzieci wykształcić może na najlepszej uczelni w Polsce czy za granicą, to co potem z tą kasą robić? No nie ma za bardzo co. Jak sobie ktoś kupi odrzutowiec, po co mu? Nie motywuje to do ciężkiej pracy długoletniej. A wchodzenie na szczyt zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu. Co więcej, jeżeli ktoś nawet zbudował tą firmę, to jaka jest potem najprostsza metoda na zarobienie na niej kasy? Można się było dowiedzieć godzinę temu. Sprzedać ją. Nie ma prostszej metody na zarobienie pieniędzy niż sprzedaż swojej własnej firmy. Przecież w Kalifornii, w tym środowisku startupu, to jest absolutnie pierwsza i domyślna metoda robienia pieniędzy. Wpadamy na pomysł, dostosowujemy produkt do oczekiwań rynku, skalujemy go i sprzedajemy, wychodzimy z inwestycji, nie ktoś się z nią buja. Nie ma prostszej metody na zarobienie pieniędzy. Więc jeżeli ktoś chce wejść na szczyt, ale motywują go pieniądze, to nie wejdzie na niego, bo po drodze stwierdzi, żeby zrealizować swoją motywację, musi sprzedać tę firmę albo zrezygnować z zarządzania, żyć z dywidendy, zająć się czymś innym, co realizuje jego bardziej potrzeby. Więc bardzo ważna rzecz, jeżeli wchodzimy na szczyt, to nie może nas motywować pieniądz. Musimy mieć jakiś inny cel. Ten cel może być różny. Mniejsze znaczenie ma, jaki on jest, ważne, żeby jakiś był. Możemy chcieć zmienić świat, albo tylko swoją branżę, albo tylko swoją miejscowość, a może najbliższe otoczenie, a może chcemy rozwiązać jakiś duży problem klientów. Nie ma znaczenia, co to jest, ale musimy głęboko wierzyć, że to jest bardzo ważne, nawet jeżeli obiektywnie nie jest bardzo ważne. I musi to być dla nas strasznie, dla nas ważne. Bo inaczej przez całe lata nie będzie chciało nam się bardzo ciężko pracować po to, żeby ten cel zrealizować. Jest jeszcze kolejne kryterium, to dodatkowe powyżej tych zupełnie oczywistych na samym początku. Praca musi nam sprawiać frajdę. To słyszeliście chociażby dzisiaj od Szymona Marciniaka, który bardzo podkreślał, że kocha to, co lubi. To jest zupełnie typowe. Jeżeli mam się czemuś poświęcić na grube lata, jeżeli chcemy codziennie przez wiele lat wstawać rano i iść do pracy, gdzie nikt nas nie zmusza, żebyśmy tam szli, bo już mamy pieniądze i wszystkie inne potrzeby mamy zaspokojone, toż musimy kochać to, co robimy. Bez tego to nam się po prostu nie uda.
Zastanówcie się na przykład nad Warrenem Buffettem. Ten facet ma ile? 93 lata? 92 lata i dalej pracuje. Cały czas mieszka w domu, który kupił w 58 roku, jeździ jakimś zwyczajnym samochodem, pije kolę i je burgery. Po co on chodzi do pracy? Po co on inwestuje? Bo to kocha, bo to nadaje mu sens jego życiu. Warren Buffett kiedyś powiedział, że jeżeli ktoś wykonuje pracę, jakąkolwiek, nawet etatową gdzieś w firmie, ale jej nie kocha, nie lubi tej pracy, to jest to równie sensowne jak czekanie ze współżyciem seksualnym na emeryturę. Nie ma sensu. Więc praca musi sprawiać frajdę, jest to warunek absolutnie niezbędny. W góry nie chodzą ludzie, którzy nie kochają gór. Nie ma człowieka, który pcha się na szczyt, mówiąc, jak ja nienawidzę tych gór. No nie, on je kocha, tylko dlatego się tam pcha. No tych problemów niestety, które trzeba spełnić, żeby wejść na szczyt, jest więcej. Think different. Hasło jednej z najlepszych kampanii reklamowych na świecie z drugiej połowy lat 90. firmy Apple. Musimy myśleć inaczej. Jeżeli będziemy myśleć dokładnie tak samo jak inni, to będziemy mieli wyniki dokładnie takie same jak inni. Nie da się inaczej. Jak robimy to, co inni, to mamy w zamian dokładnie to samo, co inni. A my chcemy wejść na szczyt. Przynajmniej wydaje nam się, że chcemy. Musimy myśleć inaczej. Od myślenia inaczej niż wszyscy ludzie do tej pory biorą się innowacje, biorą się odkrycia, biorą się nowe rozwiązania. Od myślenia inaczej biorą się błękitne oceany. Nie ma nic przyjemniejszego w prowadzeniu biznesu niż wpadnięcie na błękitny ocean. Na sytuację, w której nie mamy żadnej konkurencji, jesteśmy jedyni, tak jak na ten żaglowiec na wielkim, błękitnym oceanie spokojnym, gdzie żeglujemy sami. Przeciwieństwem błękitnego oceanu jest ten czerwony ocean, gdzie mnóstwo identycznych firm zabija się o klienta, ścinają marże i walczą pomiędzy sobą identyczne firmy. Każdy może wejść na czerwony ocean, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, ale żeby znaleźć błękitny ocean, żeby go odkryć, żeby na niego wypłynąć, trzeba myśleć inaczej. Im działamy w większej branży, na większym rynku, tym bardziej inaczej musimy myśleć. No bo jeżeli w naszej branży są trzy firmy, to nie jest wielkim wyzwaniem pomyśleć inaczej niż tych dwóch pozostałych facetów. Ale jeżeli działamy w branży, gdzie są miliony firm albo setki tysięcy, gdzie rynek jest olbrzymi, to wyzwanie, żeby pomyśleć inaczej niż oni wszyscy, no to nie jest zbyt proste. Zobaczcie takiego Rafała Brzoskę. Najpierw pomyślał inaczej i wymyślił te blaszki do tych kopert po to, żeby ominąć monopol Poczty Polskiej. Mało kto wie, że najpierw zamiast blaszek to włączali takie woreczki z piaskiem, ale się rozsypywał, więc zamienili to na blaszki. Pomysł genialny. Wynikał z tego, że ktoś tam pomyślał zupełnie inaczej niż wszystkie inne firmy dostarczające przesyłki, dostarczające listy. Jeszcze genialniejszy pomysł był z tymi paczkomatami. Na pewno znacie tą historię. Kiedy Brzoska zajmował się wysyłaniem listów, to w pewnym momencie zauważył, że na zachodzie wolumen wysyłanych listów spada, no bo ludzie odkryli, że fakturę łatwiej jest wysłać e-mailem, albo w ogóle każdą informację łatwiej jest wysłać e-mailem niż listem. Natomiast to, czego się nie da wysłać przez internet, no to jest po prostu paczka. No to podjęli decyzję, w poście wysyłamy paczki. Zrobili analizę rynku i okazało się, że Polska jest ostatnim krajem w Europie, gdzie ma to jakikolwiek sens, ponieważ są tu dostępne już wszystkie duże firmy zajmujące się wysyłką kurierską i nie ma bardziej konkurencyjnego rynku na to niż Polska. Normalny człowiek by powiedział, no to się tym nie zajmujemy, bo to nie ma sensu, bo ceny są najniższe, konkurencja największa, na cholerę się tam pakować. Ale oni pomyśleli inaczej i zwrócili uwagę na to, że 80% kosztu dostarczenia przesyłki to jest ten ostatnia mila. Nie z miasta do miasta, ale żeby znaleźć typa w jego domu albo w mieszkaniu, żeby się z nim skontaktować, żeby dostarczyć mu tą przesyłkę, to generuje prawdziwy koszt, który paczkomaty rozwiązały. Absolutnie nikt potem w to nie wierzył, firma prawie że zbankrutowała, musiał swój własny dom zastawić, żeby mieć na wynagrodzenie dla pracowników, ale się udało, dzięki myśleniu inaczej. Zobaczcie, jak inaczej pomyślał Ray Kroc z McDonald'sa. Działał na rynku restauracyjnym, gdzie przed nim i po nim były miliony firm. I na tyle inaczej pomyślał, połączył wątki, że zrobił McDonald'sa, zrozumiał, zupełnie przeorientował model biznesowy w tej branży. Jakichś przypadków jest mnóstwo, nie chcę przedłużać, w każdym razie trzeba koniecznie myśleć inaczej. I teraz im bardziej nam zależy na większym sukcesie, im bardziej nam zależy na większej firmie, na większym szczycie, tym musimy bardziej myśleć inaczej, wręcz otrzeć się o szaleństwo. Tak, trzeba się otrzeć, proszę Państwa, o szaleństwo, wręcz stać się szaleńcem. Spójrzmy na takiego Steve'a Jobsa. Facet był absolutnym geniuszem na wielu płaszczyznach, nie tylko marketingu, zarządzania firmą, był genialny pod wieloma aspektami. Natomiast oprócz tego, że był geniuszem,
Był ewidentnie wariatem. Ten facet miał coś nie po kolei z głową, to trzeba powiedzieć sobie wprost. Jak pracował w jednej firmie raz w życiu, zanim założył Apple, był na takiej dziwnej diecie, do tego się w ogóle nie mył, że tak śmierdział, że kazali mu przychodzić do roboty w nocy, ponieważ nikt nie chciał z nim pracować. I ten wariat zamiast się umyć, przychodził do pracy w nocy. Nikt normalny by tak nie zrobił. Gdy kupił sobie olbrzymi dom, to nie kupił do niego mebli, bo żadne mu się nie podobały i latami żył na materacu bez mebli, bo nie znalazł mebli, które mu się podobają. Jeździł samochodem bez tablic rejestracyjnych, parkował na miejscu dla niepełnosprawnych, robił mnóstwo dziwnych rzeczy, których by absolutnie nikt normalny nie zrobił. Ale był geniuszem i stworzył to, co stworzył właśnie dlatego, że był nienormalny. Spójrzmy na Ilona Muska. Ten facet też jest dosyć mocno odklejony od rzeczywistości. Na tej grafice nawet widzimy. Wysłał Teslę, Roadstera z kosmonautą, z manekinem w skafandrze w kosmos. On do teraz tam lata, ileś tam miliardów kilometrów od Ziemi. Trzeba mieć coś nie po kolei z głową, żeby Roadstera wysyłać rakietą w kosmos, tak? Jak kupił Twittera, w sumie mało kto wiedział, po co on w ogóle kupuje tego Twittera, robił takie rzeczy, że absolutnie cały świat miał go za idiotę. Bez przerwy się ukazywały artykuły, że Musk zwariował, że Twitter zaraz padnie. Powycofywali się reklamodawcy, wszyscy inżynierowie pisali, z jakich to bardzo ważnych powodów Twittera zaraz nie będzie. No bo zwolnił całą kadrę zarządzającą, następnie zwolnił prawie wszystkich, którzy nie byli inżynierami, nawet cały dział HR-u wywalił, bo w pewnym momencie już nie miał kto zwalniać kolejnych pracowników, bo zwolnił tych, co zwalniali, wywalił połowę inżynierów, po czym wysłał tym, co zostali, maila, że mają godzinę na decyzję, czy będą bardzo hardkorowo pracować, czy też mają wylecieć. Ci, co nie odpisali w ciągu godziny, również wylecieli. Cały Twitter był zawalony wątkami, gdzie ludzie mający się za bardzo mądrych, doświadczonych, inteligentnych pisali, że Elon Musk zwariował, Twitter zaraz padnie. Cały czas wierzyłem w Muska, przez moment tylko moja wielka wiara została zachwiana. Ale Musk to dowiózł. Twitter działa i nawet działa lepiej niż kiedyś i widać, jak ta platforma się rozwija. Ale mógł robić takie wielkie akcje, mógł robić takie dziwne rzeczy tylko dlatego, że jest kompletnym wariatem. Te jego akcje z tym Dogecoinem, ze zmianą loga Twittera na logo jakiegoś psa, już nie będę się znowu rozpływał nad wszystkimi innymi szaleństwami, pokazują, że Elon Musk ewidentnie ma coś z głową. Podobnie z głową mieli najwięksi odkrywcy. Jak się czyta biografię ludzi, którzy wymyślili mechanikę kwantową, Heisenberg, Pauli, Einstein, to była banda odklejeńców. Jak się czyta, co oni robili na co dzień, to nikt normalny, człowiek rozsądny nie uznałby, że ten człowiek jest w stanie coś sensownego zrobić, bo się rozmawiało z nim jak wariatem. Znowu wracając do Steve'a Jobsa, jest taki jego świetny cytat użyty właśnie z tej reklamie, tej kampanii Think Different. Za tych, co szaleni, za awanturników, buntowników, niedopasowanych, za tych, co patrzą na świat inaczej. Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać, można ich wysławiać, można ich zniesławiać, ale jednej rzeczy nie można robić. Nie można ich ignorować, bo to oni zmieniają świat, to oni popychają ludzkość do przodu. Niektórzy widzą w nich szaleńców, ale my widzimy w nich geniuszy, bo to ludzie wystarczająco szaleni, żeby myśleć, że mogą zmienić świat, są właśnie tymi, którzy ten świat zmieniają. Steve Jobs kupił mnie tym cytatem jak paczkę fajek, mimo że już od wielu lat nie żył, kiedy go po raz pierwszy przeczytałem, bo dokładnie, idealnie oddał istotę problemu. Ale nawet jak ktoś, kto chce wejść na szczyt i będzie bardzo gruntownie pielęgnował swoje odklejenie, swoje szaleństwo, swoje niedopasowanie, to jeszcze nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że cokolwiek mu z tego wyjdzie. Bo bardzo często kluczowym czynnikiem, z którym nic absolutnie nie jesteśmy w stanie zrobić, nie jesteśmy w stanie nim zarządzić, nie jesteśmy w stanie tego spowodować, jest zwyczajne szczęście, rozumiane jako nie jako frajda, tylko jako szczęście, jako przypadek, jako ślepy traf. Cała historia ludzkości jest w zasadzie historią przypadku. Mało mamy determinizmu. Większość rzeczy się tak naprawdę dzieje przez przypadek. Napoleon nawet nie awansował dowódców, którzy nie mieli szczęścia. To było niezbędne kryterium, żeby dostać awans, trzeba było mieć szczęście. Spośród moich licznych wad i nielicznych zalet, z jednej zalety jestem dumny i zawsze ją podkreślam. Ja mam w życiu olbrzymie szczęście, niesamowite wręcz. Zostałem doradcą podatkowym na parę lat przed rządami PiS-u, którzy dopiero zaczęli takie cuda robić z prawem podatkowym. W roku 19 przypadkiem znalazłem lukę w jednej uldze i całą firmę z niej zbudowałem. Gdybym nie znalazł tej luki, albo gdyby ktoś nie zrobił tej luki, to tego wszystkiego by nie było. Was, państwa też by tutaj nie było. Fart. Brzoska mi się wysypał.
Zupełnym przypadkiem udało się zaprosić Marciniaka. I jeszcze większym przypadkiem okazało się, że Marciniak jest genialny mówcą i w sumie nawet nie żałuję, że Brzoski nie było, bo Marciniak zrobił znacznie lepsze show. Pomyślałby ktoś z Państwa, że taki happy end będziemy mieli? Ja w życiu bym nie pomyślał, absolutnie się tego nie spodziewałem, ale znowu miałem fart, bo to, co mnie cechuje, to to, że mam całe życie szczęście. Bez tego szczęścia się naprawdę nie da. Co tam dalej? Nie takie proste. Więc kończąc już, bo nie mogę się doczekać aftera, musimy wszyscy zdać sobie sprawę z tego, że wchodzenie na szczyt jest naprawdę głupie. To nie jest robota dla rozsądnych ludzi. I lepiej się po prostu za to nie brać, bo najprawdopodobniej się nie uda, będzie się po drodze miało całe mnóstwo problemów, jest olbrzymia szansa, że się ktoś do tego po prostu nie nadaje, bo jest zbyt ułożony, zbyt racjonalny, nie pielęgnuje swoich odmienności, swoich odchyłów, swoich szaleństw, swoich dziwactw, tylko stara się nawet je zwalczać. Więc nie jest to zbyt sensowne zajęcie dla normalnych ludzi. Dlaczego więc Państwa namawiam do tego szaleństwa? Dlaczego więc Państwa namawiam do tego, żeby spróbować stracić wszystko i wejść wyżej? Dlatego, że wszyscy tego potrzebujemy, bo to ci szaleńcy zmieniają świat, to oni usprawniają nam życie, to oni odpowiadają za największe innowacje i odkrycia, to oni budują największe firmy. Gdyby nie oni, byśmy nie mieli iPhone'ów, byśmy nie mieli samochodów, byśmy nie mieli samolotów, niczego byśmy nie mieli. Wszystko, co mamy, zawdzięczamy wariatom. Ludzie rozsądni nie są w stanie niestety zmieniać świata, a tych szaleńców mamy tak mało, że sami tego nie pociągną. Ktoś musi im pomóc. Więc jeżeli chociaż jedna osoba z Państwa znajdzie sobie tą ochotę, żeby spróbować wejść na szczyt, to będę z tego powodu strasznie szczęśliwy. Od razu ostrzegam, że z większości, którzy spróbują, to większość z Was zginie. Ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Bardzo Wam dziękuję.